Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym materiale i dziś powiemy sobie o tym, jak Wargaming doi pieniążki i jak robi to w sposób bardzo nieprzyjemny i bardzo nieładny. Otóż moi drodzy, omówimy sobie letnią wyprzedaż, która w tym roku przybiera no dosyć dziwną formę, także zaraz przejdziemy sobie do omówienia i porównamy sobie również oferty z poprzednich lat, mniej więcej, bo już nie będę się tu zagłębiał. Pamiętam, że w tamtym roku, jak pojawiła się oferta letniej wyprzedaży, to wiem, że potem był artykuł, w którym Wargaming przepraszał za to, że tak zrobił i się poprawią i coś tam jeszcze dali za to, ale to już nie będę się tutaj wkręcał w szczegóły. Po prostu porównamy to, co było teraz i to, co było wcześniej, przed poprzednim rokiem, czyli 2 lata temu do tyłu, jeżeli chodzi o letnią wyprzedaż. Także zobaczymy sobie, jak to wygląda. Mam tu dla was przygotowane 2 screeny na temat tego, co się tutaj obecnie dzieje i zaraz sobie to będziemy omawiać. Otóż, moi drodzy, tak. Letnia wyprzedaż w tym roku opierać się będzie na czymś takim jak żetony. Żetony letnie i kupując takie sobie na przykład paczki dublonów, na przykład za 25 tysięcy dublonów, mamy żetonów 2,5 tysiąca. No mniejsza o to, jakie tam są inne przeliczniki. Widzę, że 1000 dublonów to jest 10 żetonów. No 1-0 obcinamy od tego, co kupujemy w dublonów i wtedy mamy informację na temat tego, ile tych żetonów letnich zdobyliśmy. I te żetony, moi drodzy, możemy sobie wymieniać na nagrody, na takie oto kontenery, ale o nich za chwileczkę. Więc tak, mając żetony letnie, mamy do wyboru następujące zestawy. Oczywiście one następują jeden po drugim, w związku z czym trzeba zdobyć 300, potem zdobyć kolejne 450, potem zdobyć kolejne 1050, potem 1625 i tak dalej, i tak dalej. Tak jak to ostatnio jest prowadzone w etapach wczesnych dostępów przy okrętach, no, przy nowych liniach. Więc, żeby, widzicie tutaj, że jest kontener premium tieru 9. Żeby dojść do takiego kontenera, musicie kupić dublony o wartości, zaraz może wyłączę tak i tutaj wam pokażę. To jest screen z Reddita. I mamy tutaj informację na temat tego, że możemy zdobywać również te żetony w misjach, ale możemy ich zdobyć tylko 300 i wystarczy to na jeden kontener, który się tutaj nazywa jak Dalekie Podróże. I to jest wszystko, co możemy zdobyć za darmo. Żeby dojść do etapu, gdzie mamy okręt premium tieru 9, czyli to pudełeczko tieru 9, musimy wydać na to 130 tysięcy dublonów, znaczy kupić 130 tysięcy dublonów, co kosztuje około 410 euro, to jest około 1800 zł. Serio? Czy komuś się coś w tabelkach oprzestawiało w Excelu, czy co jest? Ja nie rozumiem tej promocji. A dla porównania, spójrzmy sobie na letnią wyprzedaż z roku 2019. W połowie lata czeka was duża wyprzedaż w sklepie premium i tutaj tak. Będą pojawiały się okręty w cenach obniżonych od 30 do 50%. Jest różnica? Ale to było 2 lata temu, a teraz już nie ma tak dobrze. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Także tak to teraz wygląda. Już nie będę się tu zagłębiał dokładnie, o co chodzi, ale no spójrzcie, 50% obniżki na niektórych okrętach. No to jest przepaść. Przepaść, której Wargaming nie powinien raczej próbować przekroczyć. Tutaj, moi drodzy, mamy do zdobycia... za żetony letnie, pudełeczka. W takim pudełku tieru 9, moi drodzy, nie ma nic, czego byśmy obecnie nie byli w stanie kupić w zbrojowni za węgiel lub za jakieś inne tam zasoby. Więc gdyby tam był na przykład, nie wiem, Kronstadt, Missouri, Musashi, Benham, dobra, no może znajdą się osoby, które dla takich unikatów są w stanie zaryzykować, ale no nie takie pieniądze, no nie 400 euro, 1800 zł, no kogoś ma dobrze pogrzało tutaj w tym temacie. Oczywiście po drodze mamy jeszcze kontener premium tieru 8, ale to też trochę wymaga wydatku. No i każde z tych pudełek tutaj, czy to Black Friday, czy właśnie ta dynia, może nam tam jakiś zysk wygenerować, no bo z Black Friday'a może wypaść okręt. A, przepraszam, 4 takie pudełka mamy tutaj do wygrania za 3000. 4. Także tu może wypaść okręt również, ale może, ale nie musi. To jest słowo kluczowe. I tutaj mamy informację, ukończycie wszystkie etapy, aby zdobyć 300 żetonów. Także to, co było napisane na Reddicie. 300 możemy zdobyć, kupić pierwszy zestaw, a na wszystkie pozostałe musimy wydawać dublony, żeby sobie to zdobyć. Sorry. I tak to, moi drodzy, wygląda, więc albo dajecie pieniążki, albo nie ma wyprzedaży
że średnia wyprzedaż. Ja rozumiem, że można trochę przeoszczędzić na wyprzedaży, ale nie tak, żeby wyprztykać się, żeby wydać 1800 zł, żeby dostać jeden okręt, który mogę mieć za darmo za węgiel albo za inne coś tam w grze, no chyba kogoś naprawdę dobrze tutaj porypało. Przypomnijmy sobie, że tu były przeceny rzędu 50% na okręty. Także to była naprawdę kolosalna różnica. Nie pamiętam już dokładnie, na jakiej zasadzie to się pojawiało, ale one chyba pokazywały się, te okręty, kilka było ich, czy dwa, czy trzy codziennie. I w różnych obniżonych cenach, od 30 właśnie do 50%. Także powiedzmy, że jednego dnia jest, nie wiem, Alabama obniżona o 30%, a drugiego dnia jest na przykład Tirpitz w cenie obniżonej o 50%. Jakoś tak to działało. A tym razem mamy, moi drodzy, możliwość kupienia sobie okrętu, który możemy wygrindować za darmo. Oczywiście kupienia i to srogo. 1800, kurwa mać, no bo tego inaczej nie można skomentować. 1800 zł na okręt do jednej gry, gdzie w to miejsce możemy sobie kupić naprawdę kilka gier z najwyższej półki, takich no, wydawniczych hitów, na które czeka kupa ludzi. A tu okręt. A ten okręt można wygrindować za friko, przypomnijmy jeszcze raz. Co dalej? Dalej jakie podróże? Zerknijmy sobie. Tutaj na to też trzeba się zastanowić, co tu jest napisane, gdyż na początku pojawił się, nie tutaj, o, taka informacja. Każdy kontener dalekie podróże wyrzuci wam permanentny kamuflaż, którego już jeszcze nie macie. Zwróćcie uwagę na to, co tu jest napisane. To jest po angielsku, ja wiem. To nie jest nasz rodowity język. Każdy kontener dalekie podróże wyrzuci wam permanentny kamuflaż, taki, którego jeszcze nie posiadacie. I teraz, a już za chwilę pojawiła się zmiana w tej informacji. To było na angielskojęzycznej angielskojęzycznym portalu, nie na naszym, że każdy kontener dalekiej podróży daje wam szansę na złapanie kamuflażu, którego jeszcze nie macie. To jest kolosalna różnica, gdzie każdy kontener da wam taki kamuflaż, a gdzie macie szansę, żeby zdobyć taki kamuflaż. Także no, coś tu jest nie tak. Także nie wolno dać się tak dymać i trzeba coś z tym zrobić, powiem wam, moi drodzy. I mam nadzieję, że jeżeli nie teraz support będzie oddawał pieniądze za te kontenery, to za jakiś moment to nastąpi. Wargaming znowu będzie przepraszał, także tylko czekać do następnego roku, a znowu będą chcieli nas troszeczkę tam zrobić nam kakaowego łamywacza i zażreć nam do portfela. Także no, powiem wam szczerze, że obecnie stosowane praktyki wargamingu coraz mniej mi się podobają, jeżeli chodzi o politykę związaną z pieniędzmi, bo wygląda to fatalnie z ich strony. Ale cóż, nic nie możemy niestety na to poradzić. Możemy jedynie narzekać i po prostu nie wydawać pieniędzy na takie rzeczy. W związku z czym w tym materiale to wszystko. Zapraszam was do dyskusji w komentarzach. I z mojej strony to jest tyle. Do usłyszenia i na razie.